Paweł z Sylasem tę noc spędzają u niego w domu. Chrzczą go. A następnego dnia przychodzi informacja od władz, żeby ich zwolnić. Ten tekst mnie rozwala, który tutaj jest. Paweł zajrzy do nich. Wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie bez sądu, wrzucili nas do więzienia. Teraz zaś potajemnie nas wypędzają. Nie. Niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Dlaczego kocham Pawła? Bo to był człowiek, który stawał kontra wszystkim systemom, które tam były. Cały czas. Przede wszystkim był to człowiek bardzo odważny. Człowiek, który nie liczył się z tym, co bezbożne społeczeństwo proponowało. Nie liczył się z niczym, co proponowało bezbożne społeczeństwo. Wiecie, przeciętny chrześcijanin zwinąłby tyłek w trok i szybko z tego więzienia uciekł. Ale nie Paweł, nie Sylas. Paweł mówi nie. Przyjdą i jeszcze raz przeproszą. Ktoś powie, co to jest? No to jest Paweł właśnie. Apostoł Paweł, który w każdej sytuacji życia jest w stanie zaprezentować jakąś część serca Boga. Oto apostoł Paweł, który patrzy cały czas z perspektywy nieba. Mówi zaraz, chwileczkę. Jak to? Jakim prawem? Wiecie, ktoś powie, my nie powinniśmy wojować z tym światem. Przyjaciele, to nie jest do końca w ten sposób. Jako ludzie Boży mamy prezentować Królestwo. Prezentować Królestwo w pełnym wymiarze. Pod każdym względem. Prezentowanie Królestwa to nie jest tylko powiedzenie Ewangelii. Prezentowanie Królestwa to nie jest tylko uzdrowienie chorego, wypędzenie demona, wskrzeszenie zmartwych kogoś. To nie jest tylko to, ale to jest cała szeroko pojęta perspektywa nieba. Ruch apostolski to ruch pokazujący niebo w praktyce. Twoje życie może wyglądać w ten sposób, że każdy jego aspekt będzie szerzył Królestwo. Każdy jego aspekt. Możesz pomodlić się do Boga i powiedzieć, Panie Boże, chcę, żeby każdy aspekt mojego życia szerzył Królestwo. Mój styl, forma wypowiedzi, każdy punkt w moim życiu. Boże, ja chcę jak Paweł. Boże, ja nie chcę się cofać. Ja chcę, żeby ludzie patrzyli na mnie i widzieli Ciebie. Chcę, żebyś to zrozumiał. Szerzenie Królestwa to nie jest zawężenie się do czegoś. To za mało. Za mało. Słowo Boże mówi, żeby nadziemskie władze, zwierzchności, moce i panowania przez mądrość, szeroką pojętą mądrość Kościoła mogły oglądać Królestwo. Wiesz, co w Tobie jest? Cała potęga nieba. Wiesz w ogóle, ile trzeba takiego świętego zadowania w sobie, żeby nie wyjść z więzienia? Ja spędziłem 10 lat ponad w więzieniach i miałem różne sytuacje, ale jedna z nich była przedziwna. Jak już narodziłem się z Bożego Ducha i założyłem kościół w więzieniu, i prowadziliśmy systematyczne spotkania, to jeden z ludzi, który siedział w tej celi, w której ja siedziałem, otrzymał od oddziałowego informację, że jutro wychodzi na wolność. I on siedział na łóżku w tym kartką papieru. Ja mówię do niego,
nie cieszysz się? A on mówi, nie. Ja mówię, dlaczego się nie cieszysz? A on mówi, bo tu jest Kościół. Pierwszy raz spotkałem człowieka, młodego człowieka, który nie chciał wyjść z więzienia. Przyprowadziłem go do Jezusa osobiście. Został ochrzczony w Duchu Świętym i nie chciał wyjść z celi. Bo tu był Kościół. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli, że jest w was tak wielki potencjał, który był też w Pawle. Każda sytuacja w twoim życiu to sytuacja, z której jesteś w stanie szerzyć królestwo. Bez względu na to, co to jest. Jakakolwiek sytuacja. Gdziekolwiek jesteś, to nie jest coś takiego, że ty musisz być w pewnym sensie przygotowany do czegoś, że ty musisz mieć jakieś założenie, jakiś plan. Głoś, uzdrawiaj, uwalniaj, ale o jednej rzeczy pamiętaj. 24 godziny na dobę jest w tobie Święty Duch. I każda sytuacja w twoim życiu to jest sytuacja w Duchu Świętym. I można siedzieć w więzieniu, nie chcę z niego wyjść. I powiedzieć, nie wyjdę. Dlaczego nie wyjdziesz? Niech przyjdą i mnie przeproszą. Ktoś spojrzy z boku, jak to? Dlaczego chcesz, żeby cię przepraszali? Bo chcę im pokazać, jakie jest podejście Boga, że się Boga przeprasza. To niech teraz przyjdą do mnie i mnie przeproszą. To niech teraz staną przede mną. Niech spojrzą mi w oczy. Niech spojrzą w oczy prawdy! Prawda jest w tobie. 24 godziny na dobę. Wykorzystuj każdą sytuację, każdą rozmowę, każde spotkanie, każde podanie ręki, każde podpisanie dokumentu, każdy kontakt wykorzystuj. Bo jest w tobie Święty Duch, ten sam, który był w Pawle. Ten sam, który był w Pawle. Rozumiesz? Smith Wigglesworth był hydraulikiem, kręcił rury i głosił Chrystusa. Kiedy go polecano, mówiono, czy macie jakiegoś dobrego hydraulika? Oni mówili, jest taki jeden, jest najlepszy, ale nie wiem, czy wytrzymasz. Co? O cały czas głosi Chrystusa. Cały czas głosi Chrystusa. Zrobi ci najlepszą kanalizację w Bristolu, ale cały czas będzie ci głosił Chrystusa. Nie wiem, czy wytrzymasz. Jest w tobie Święty Duch. Gdziekolwiek się poruszysz, możesz aranżować królestwo. Przyjdź z tym do Boga. Powiedz, Panie Boże, chcę jak Paweł. Święty Duchu prowokacji, wypełniaj mnie. Ja chcę tak jak Paweł. Duchu Święty, wywyższamy Ciebie. Ty, który byłeś w Pawle, Ty, który byłeś w Tylasie, Ty, który spowodowałeś trzęsienie ziemi i Ty, który poszedłeś krok dalej, który spowodowałeś, że nie chcieli wyjść, mimo że kajdany puściły. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Ty, który Rzymia sprowadziłeś pod nogi Pawła i Tylasa. Uwielbiamy Ciebie. Patrzymy ze zdarności. Chcemy, Panie Boże, żeby ludzie widzieli w niebie.
Thank you.
imienia Pana. Ach, Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan. Pan strzeże postaczki. Byłem w nędzy, a On wybawił. Wróć duszu moja do spokoju swego. Pan był dobry dla Ciebie. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci. Oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Mów do swojej uszy. Powiedz jej teraz, że będzie wielbić Boga. Mów do niej teraz. Nie mów do Boga. Nie mów do Boga już teraz. Mów do duszy swojej. Powiedz, Ty będziesz wielbić Boga. Ty będziesz wywyższać Boga. Powiedz, że w imieniu Jezusa poniżasz każdy atak na Twoje myśli. Mów do duszy. Powiedz, Ty będziesz wielbić Boga. Ona będzie wielbić Boga, bo dobry jest Pan. Yeah.
Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest.
Nie bój się tego, co powiedzą ludzie wokół. Nie bój się.
Twoje nogi stoją mocno, mocno, mocno. Ojcze, ja modlę się teraz o namaszczenie szapak nad ludźmi. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przełamuję, Ojcze. Ja przełamuję każde milczenie. Ja przełamuję teraz w imieniu Jezusa. Ja przełamuję teraz lęk przed opinią. Ja przełamuję teraz w imieniu Jezusa. Ja przełamuję w imieniu Jezusa. 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 Ja związuję demoniczne siły milczenia. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Habakalara, hakalara, kra. Oh, yeah.
słowa zagrożenia. Pies jest po to, aby strzec, aby wyczuwać, aby warczeć i kryść. Po to jest pies. Shabakata sama lara ma la baseka da la la hakara la ma li la para la 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 sa kapolo lo 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 la patia la la ma la sa. Ojcze, w imieniu Jezusa my przywracamy węch. W imieniu Jezusa my przywracamy duchową agresję. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, my modlimy się. Ojcze, jak prorok Izajasz prorokował, Ojcze. Niech psy mają przywracany węch. Niech przychodzi duchowa agresja. Niech diabeł drży.
dlaczego nas przyszedłeś dręczyć przed czasem. My się go bały. On jest w tobie dziś. Straszny Bóg, przed którym drży piekło. Po wężach i skorpionach, po całej potędze nieprzyjaciela i nic ci nie będzie. Możesz zdjąć buty i deptać po wężach i skorpionach i nic ci nie będzie. Możesz brać węże do ręki i nic ci nie będzie. Możesz pić truciznę i nic ci się nie stanie. Czemu ty żyjesz? Moje serce jest twoim sercem, strzelaj tam.
Imię Twe najwyższe jest, Tobie daję Ojcze. Serca śpiewam Ci, Ty śpiewki. Oh.
Kościół. Za Kościół pełen chwały. Powiedz, jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Tak jak Boży Syn. Zostałem przeobleczony mocą z wysokości. I chwałą. Tak jak Boży Syn. Zostałeś przeobleczony mocą z wysokości. I chwałą. Yeah.
Moje serce pokochało Cię, Jezus, jesteś mój. Thank you.
serce pokochało Ciebie. Dałeś siebie, miłość, moje serce pokochało
sił. Odsuwamy teraz demoniczne siły od pieniędzy ludzi w kościele, od ich czasu, od ich pomysłów, od ich koncepcji. W imieniu Jezusa zatrzymujemy wszelkie złodziejstwo. Chronimy każdą własność, własność materialną, własność dusz, własność w relacjach. W imieniu Jezusa my to chronimy, oznaczamy to krwią Jezusa. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że ani jedno kopyto izraelskich trzód nie dostanie się w ręce Egiptu. W imieniu Jezusa, a to co diabeł ukradł, odda pięciokrotnie. W imieniu Jezusa, duchy złodziejskie, wycofujecie się. Thank you.
czy nie zgadzasz się na żadną porażkę?
Thank you.
melodii.